Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! CK Wywiadowcy. Dziś audycja typu standard, w której opowiem o służbach wywiadu i kontrwywiadu podwójnej monarchii austro-węgierskiej, o tajnej policji politycznej oraz o wywiadzie wojskowym. Różniły się one znacznie od służb niemieckich, dla których stanowiły zresztą wzorzec i punkt odniesienia, a także od wywiadu carskiego. Posiadały zupełnie inne rozwiązania organizacyjne i sposób działania. W trakcie przygotowywania materiału do tej audycji coraz bardziej prześladowała mnie myśl, że w cesarsko-królewskim państwie służby specjalne nie mogły osiągnąć pełni swoich możliwości. Jak zawsze, jest to ten sam problem. Służby są jedynie emanacją kondycji całego państwa. Wiem to, gdyż doskonale rozumiem specyfikę pracy służb tajnych, gdyż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie przekazuję praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne dla researcherów, czyli wywiadowców, analityków, bezpieczników, czyli specjalistów bezpieczeństwa korporacyjnego i strategów biznesowych, co oznacza również menedżerów i kierowników różnego autoramentu i top managementu. Ponadto niektóre z tych umiejętności są wręcz niezbędne, na przykład dla detektywów wszelakich czy też dziennikarzy śledczych oraz wcieleniowych. Chodzi o tak zwane dziennikarstwo pod przykryciem. Po prostu szkolę każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. I przypominam, że już całkiem niedługo rusza specjalny mój autorski portal szkoleniowy w tym zakresie, a właściwie to zakresach. A to oznacza, że dobrze wiem, o czym mówię. W dzisiejszej audycji wykorzystałem szereg interesujących materiałów. W szczególności zaś korzystałem z rosyjskojęzycznej książki dwóch autorów, Kolpadikiego i Prochnorowa, pod tytułem Imperium GRU – Eseje o historii rosyjskiego wywiadu wojskowego, tom pierwszy. Ta książka z 1999 roku zawiera niesamowicie interesujący zbiór informacji o unikalnych i praktycznie nieznanych działaniach rosyjskiego wywiadu wojskowego przez prawie dwa stulecia jego istnienia, o tworzeniu nielegalnych rezydencji w latach 20. i 30. XX wieku, roli GRU w kradzieży atomowych tajemnic i nie tylko. I jest to pozycja całkiem nieznana w Polsce, o czym chyba nie muszę nawet mówić. Zaczynamy! Geheime Staatspolizei to była tajna policja polityczna Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Utworzono ją jeszcze w XVIII wieku, a konkretnie to we wrześniu 1786 roku. Liczyła łącznie trzech funkcjonariuszy. Zajmowali się oni kontrwywiadem wewnętrznym, monitorowaniem wywrodowców politycznych, czyli rewolucjonistów, oraz opinią publiczną, by władca wiedział, co ludzie mówią. Co istotne, służba ta miała być konserwatywna w swoich działaniach, szczególnie w monitorowaniu poczty, aby nie szkodzić reputacji poczty i wolności obywatelskiej. Tajna policja państwowa zbierała informacje poprzez operacje w czarnym pokoju, perlustrację, czyli kontrolę korespondencji, rekrutację pracowników domowych, czyli służby, jako informatorów oraz zbieranie informacji od regularnej policji. Ciekawostką pozostaje fakt, iż monitorowanie poczty, czyli kontrola korespondencji, dostarczało informacji wystarczających do wszczęcia i prowadzenia dochodzeń, ale na mocy prawa austriackiego same w sobie nie były dopuszczalne w sądzie. Pomimo tego tajna policja państwowa stosowała tajne przetrzymywanie przeciwko niektórym przestępcom politycznym podejrzanym o zdradę stanu. Czymś takim było szpiegostwo. Nie mogli oni być objęci publicznym aresztowaniem i procesem bez wywołania publicznego współczucia. To było ryzyko. Aby uniknąć przekształcenia ich w męczenników sprawy rewolucyjnej, arcyksiąże każdorazowo, potajemnie i osobiście określał ich winę i zasądzał karę. To właśnie na tej służbie opierał się Wilhelm Stieba, organizując pruską tajną policję. Historycznie znamy bowiem jeszcze inną Geheime Staatspolizei, niemiecką, tyle że pod skrótem Gestapo, ale to nie o niej dziś opowiadam.
Austro-węgierski wywiad wojskowy znamy jako biuro ewidencyjne, czyli według naszej polskiej nomenklatury Urząd Stanu Cywilnego. Nosił bowiem taką nazwę Evidenzbüro, zajmując się zarządzaniem wojskowymi służbami informacyjnymi Cesarstwa Austro-Węgier. Utworzony został w 1850 roku w celu zbierania informacji o charakterze militarnym i politycznym z siedzibą w Wiedniu. I także był wzorem dla Stibera, gdy ten organizował pruski wywiad wojskowy. Po wojnie francusko-pruskiej 1870 roku powstał Wydział Kontrwywiadu, którego działalność skierowana była przeciwko głównemu przeciwnikowi, Imperium Rosyjskiemu. Prace kontrwywiadu były koordynowane z tajną policją państwową, która prowadziła obserwację i aresztowania podejrzanych oraz szpiegów złapanych na terytorium monarchii. W 1896 roku w Austro-Węgrzech uchwalono bowiem ustawę ścigającą szpiegostwo wroga. Mówiąc prawdę, to Evidenzbüro nie było wywiadem. Tym zajmowała się jedynie wydzielona grupa wywiadu, służba o nazwie Kundschaftsgruppe, której powierzono zadanie monitorowania obcych państw. Była to tylko część całego Evidenzbüro. Interesującą ciekawostką jest fakt, że w zasadzie do wybuchu I wojny światowej biuro ewidencyjne podlegało Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Czyli jeszcze inaczej niż w znanych Ci już z poprzednich audycji podcastu służbach carskich i niemieckich, czyli pruskich. Jeden z oddziałów Evidenzbüro był tajnym wydziałem wywiadu zajmującym się gromadzeniem informacji oraz szyfrowaniem i deszyfrowaniem. Do tych celów posiadał specjalnie do tego celu utworzone laboratorium, takie biuro szyfrów. I o ile Evidenzbüro aktywnie działało w 1859 roku podczas wojny austriacko-sardyńskiej, to podczas kampanii przeciwko Prusom w 1866 roku efektywność wywiadu była po prostu niska. Evidenzbüro zostało podzielone geograficznie na kilka działów. Największy był rosyjski, przeciwstawiający się wywiadowi carskiemu w Kijowie i w Warszawie. Pod koniec XIX wieku narastały bowiem napięcia pomiędzy głównymi mocarstwami europejskimi, co doprowadziło do zwiększenia aktywności wszystkich służb wywiadowczych. Informacje wywiadowcze zbierane przez Evidenzbüro z różnych źródeł, w zależności od swojej wagi, przekazywano codziennie szefowi sztabu generalnego oraz cotygodniowo cesarzowi. Uwaga władz austro-węgierskich skierowana była przede wszystkim na wschód, Imperium Rosyjskie i południe, czyli Bałkany. Z kolei, jak zapewne pamiętasz z poprzednich audycji, Rosja była bardzo zainteresowana sprawami Austro-Węgier, a przede wszystkim Cesarstwa Niemieckiego. I w 1903 roku służbom carskim udało się zwerbować do współpracy w charakterze agenta wysokiego rangą oficera austriackiego sztabu generalnego, pułkownika Alfreda Redla. Nieco później został on szefem kontrwywiadu i zastępcą dyrektora biura ewidencyjnego. Jego aresztowanie w 1913 roku doprowadziło do poważnego kryzysu politycznego i militarnego w Austro-Węgrzech. A było to w przededniu I wojny światowej. W czasie pokoju biuro ewidencyjne nie zajmowało się sprawami rozpoznania wojskowego. Nie prowadzono przygotowania wojsk do służby wywiadowczej w ramach ogólnego szkolenia taktycznego, no może z wyjątkiem kawalerii, której trening bojowy odbywał się pod znakiem wywiadu właśnie. Ale nawet pomimo tego wyjątku, kawaleria austriacka, jak pokazały doświadczenia I wojny światowej, okazała się zupełnie nieprzygotowana i niezdolna do wykonywania zadań rozpoznawczych. Nieco wcześniej, w czasie wojny rosyjsko-japońskiej 1904-5 roku, wywiad austriacki przyciągnął do współpracy funkcjonariuszy armii austro-węgierskiej, którzy udawali się do zachodnich prowincji Rosji z prywatnymi wizytami, pod przykryciem, czyli pod pozorem znajomości, poznania ich historii, kultury, języka. Zwerbowani oficerowie byli nastawieni na uzyskiwanie informacji wojskowych o fortecach Dwińskaja i Nowogeorgiewskaja, węzłach kolejowych i autostradach, wybrzeżu Morza Czarnego. Oprócz otwartego przeglądu terenów rzekomego teatru działań wojennych sąsiadujących z Austro-Węgrami, austriacki sztab generalny wykazał również zainteresowanie innymi regionami Rosji. Jeśli jednak pograniczna turystyka wywiadu wojskowego była postrzegana jako zjawisko mające całkowicie prawne podstawy, ponieważ Straż Graniczna, żandarmi, oficerowie wywiadu wojskowego wiedzieli o tym i podejmowali na czas środki zaradcze, to jednak strategiczny wywiad wroga czasami znikał z pola widzenia władzom rosyjskim. Według wywiadu Komendy Warszawskiego Okręgu Wojskowego 48 agentów austriackich zostało zatrzymanych pod zarzutem szpiegostwa w pierwszej dekadzie XX wieku.
O skali austriackiego szpiegostwa w Imperium Rosyjskim świadczy również fakt, że uzasadniając potrzebę ulepszenia ustawodawstwa w zakresie zdrady stanu poprzez szpiegostwo, minister wojny Władimir Aleksandrowicz Suchomlinow i minister sprawiedliwości Iwan Grigoriewicz Szczegłowitow w notce wyjaśniającej z 1912 roku zwrócili uwagę Dumie Państwowej na szczególne zagrożenie, jakie stanowią niemieckie i austriackie służby wywiadowcze. W tym zakresie następuje bezprecedensowy rozwój szpiegostwa wojskowego, które utraciło swój dawny, w większości przypadkowy charakter, a stało się organizacją stałą, systematycznie pozyskującą różne informacje. W latach 1912-13 ujawniono działalność 7 oficerów austriackiego sztabu generalnego, w tym podpułkownika i 2 pułkowników, 7 poddanych austriackich oraz 5 rosyjskich. Wszyscy zostali skazani za przestępstwa na terenie okręgów wojskowych Warszawy, to było 8 osób, Wilna, 3 osoby, Kijowa, 6 osób oraz oddzielnego korpusu Straży Granicznej, 2 osoby. Ponadto oficerowie zostali zatrzymani podczas prowadzenia rekonesansu w pobliżu Twierdzy Brzeskiej, torów kolejowych pod miastem Słonim, województwo grodzieńskie, mostu kolejowego w pobliżu Twierdzy Kowno z kompromitującymi je materiałami, a były to plany fortyfikacji i innych obiektów wojskowo-strategicznych. Austriacki wywiad nie zadowalał się również pozostawaniem w cieniu bardziej doświadczonego wywiadu niemieckiego i często z nim rywalizował, broniąc militarnych interesów swojego kraju. Stworzył strategię wywiadowczą przeciwko Rosji, niezależną od jakichkolwiek sojuszników wojskowo-politycznych, czytaj przede wszystkim Niemiec. W związku z wybuchem I wojny światowej przeniesiono podległość biura ewidencyjnego z MSZ pod cesarski i królewski sztab generalny. Doszły również nowe zadania dla biura. Wywiad frontowy, czyli rozpoznanie oraz przechwytywanie audycji radiowych i cenzura przesyłek pocztowych. Wywiad, który nie prowadził rozpoznania w czasie pokoju, nie był zbyt dobrze przygotowany na czas wojny. I to pomimo faktu, że przy każdym dowództwie korpusu istniał główny ośrodek wywiadowczy. Zwierzchnikiem z urzędu był szef sztabu korpusu. Na czele każdego ośrodka stał szef, którym był zazwyczaj oficer sztabu generalnego. W skład ośrodka wchodziło 2 lub więcej oficerów, oprócz tego do współpracy przydzielano im funkcjonariuszy policji, żandarmerii, straży skarbowej, prokuratury oraz sędziego śledczego. Na szczeblu powiatowym, w miarę potrzeb, szczególnie w regionach przygranicznych, tworzone były ośrodki wywiadowcze niższego rzędu. A po wybuchu wojny utworzony został przy Naczelnym Dowództwie Armii oddział informacyjny. Podlegały mu wszystkie oddziały informacyjne przy dowództwach poszczególnych armii i grup operacyjnych. Przy niższych związkach taktycznych istniały oddziały zwiadowcze. Ale nie było tak dobrze. Tak było dopiero od 1917 roku. Do tego czasu w sztabie sił kombinowanych nie było ani jednego oficera odpowiedzialnego za pozyskiwanie informacji o wrogu. Dowódcy batalionów i pułków zostali zmuszeni do tego sami, a w dowództwie korpusu i odrębnie działających dywizjach znajdowali się przedstawiciele Wydziału Wywiadu Sztabu Armii, którzy zajmowali się wyłącznie pracą wywiadowczą, a nie rozpoznaniem. Dopiero w 1917 roku w sztabie batalionu wprowadzono stanowisko oficera rozpoznania, a w dywizjach i korpusach obowiązki te podwierzono jednemu oficerowi. W 1917 roku każda dywizja piechoty otrzymała również 4 grupy, czyli stanowiska naziemnych obserwatorów uzbrojonych w tuby stereo i lornetki, zaś każda dywizja kawalerii 3 grupy, a korpus wojskowy 1 grupę obserwatorów naziemnych. Charakterystyczne jest to, że przy zmianie lub przeniesieniu jednostki wojskowej na inny sektor, kilku obserwatorów pod dowództwem podoficera zostawało na tym samym miejscu, a następnie formalnie przenoszono ich, podporządkowując nowo przybyłej jednostce. Oznacza to, że przydzielano ich do określonego terytorium, a nie do formacji lub oddziału. Austriacy tę samą zasadę terytorialną stosowali do agentów, stacji radiowych oraz przechwytywania i podsłuchiwania telefonów. Gdy Evidence Bureau podlegało jeszcze pod MSZ, składało się jedynie z 20 oficerów. Niedobór ten wynikał przede wszystkim z tego, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako instytucja cesarska otrzymywało zwykle jedynie minimalną akceptowalną kwotę finansowania ze strony węgierskiej. Dlatego jeszcze w 1907 roku wiedeńska centrala wywiadu wojskowego liczyła 5 oficerów przydzielonych do 6 wydziałów. Rosyjskiego, włoskiego, bałkańskiego, niemieckiego, francuskiego i angielskiego,
co oznacza, że przynajmniej jeden z oficerów pełnił służbę w dwóch różnych wydziałach. Znaczyłoby to, że pracowali na danym kierunku w zależności od aktualnych potrzeb informacyjnych i nie jest to nic nowego. Dopiero później doszło 15 oficerów do zewnętrznych stanowisk obserwacyjnych. Innsbruck i Graz przeciwko Włochom, Timisoara, Sarajewo, Zadar i Zagrzeb przeciwko Serbii oraz Kraków, Lwów i Przemyśl przeciwko Rosji. W 1914 roku pułkownik Maksymilian Runge, który był odpowiedzialny za pracę kontrwywiadu, utworzył szkołę agentów do walki z Rosją. Dwa miesiące później zreformował wywiad wojskowy, znacznie rozbudowując kontrwywiad. A w ostatnim roku wojny, 1918, Evidenzbüro, wówczas już kierowane przez pułkownika Maksymiliana Runge, wraz z podlegającą mu Staatspolizei, zatrudniało około 300 pracowników, 50 urzędników, 400 agentów policji, 600 żołnierzy i 600 informatorów. Po upadku Austro-Węgier w 1918 roku biuro ewidencyjne zakończyło swój żywot i przestało istnieć. Do znanych dziś oficerów Evidenzbüro należą pułkownik Maksymilian Runge, ostatni szef, pułkownik Alfred Redl, zwerbowany przez Rosjan do współpracy, kapitan Włodzimierz Zagórski, późniejszy generał Polski, sprawujący z ramienia armii austro-węgierskiej kontrolę nad działalnością wywiadowczą organizacji strzeleckich, a później legionów w czasie I wojny światowej, ale o nim opowiemy sobie w zupełnie innej audycji. Maksymilian Runge. Rocznik 1874 to austriacki oficer, pułkownik CK Armii i ostatni szef wywiadu wojskowego Cesarstwa Austro-Węgierskiego w latach 1917-18, w swoich czasach zwany mistrzem szpiegów. W 1913 roku odegrał kluczową rolę w zdemaskowaniu podwójnego agenta pułkownika Alfreda Redla. Od 1896 roku był porucznikiem CK Armii, zaś w 1907 roku przeniesiono go do Evidenzbüro, gdzie był uczniem i protegowanym pułkownika Alfreda Redla. W 1914 roku został powołany do Wydziału Informacyjnego Sztabu Generalnego Cesarskiej Armii Królewskiej Cesarstwa Austriackiego, gdzie zajmował się śledztwem i walką z antypaństwowymi i rewolucyjnymi przeciwnikami tej podwójnej monarchii w czasie I wojny światowej, a także stosowaniem brutalnych środków wobec ludności cywilnej, w tym Rusinów Galicji, lojalnych wobec Imperium Rosyjskiego. W 1917 roku w randze pułkownika został ostatnim szefem wywiadu wojskowego Cesarstwa Austro-Węgierskiego i pozostał nim aż do upadku Austro-Węgier. Był bezpośrednim organizatorem walki z rosyjskim wywiadem wojskowym przez 11 lat od 1907 do 1918 roku. Zdywersyfikowana praca wywiadowcza, która przyniosła wymierne wyniki operacyjne, a w konsekwencji polityczne i wojskowe, była prowadzona pod jego kierownictwem skutecznie i efektywnie. Po Wielkiej Wojnie w latach 20. i 30. był urzędnikiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Porządku Publicznego. Był odpowiedzialny za repatriację austriackich jeńców wojennych. Jednocześnie był członkiem tajnego stowarzyszenia składającego się z różnych ugrupowań monarchistycznych, legitymistycznych i niemieckonarodowych, które początkowo dążyły do obalenia rządu kierowanego przez socjaldemokratów, a później samej Republiki Demokratycznej. Po upadku monarchii Austria stała się bowiem socjaldemokratyczną republiką. Runge ofiarował się tym grupom przede wszystkim jako mediator. Ostatecznie jednak wszystkie jego wysiłki zakończyły się niepowodzeniem z powodu problemów programowych, a także rywalizacji i zazdrości zaangażowanych organizacji i ich liderów. Co prawda w 1932 roku przeszedł na emeryturę, ale już w następnym roku został odwołany i mianowany dyrektorem Specjalnego Biura Policji Państwowej, czyli Tajnej Policji. Kierowana przez niego służba kontrwywiadu nie potrafiła jednak zapobiec zamachowi na premiera Engelberta Dollfussa przez puczystów austriackich narodowych socjalistów, co miało miejsce w 1934 roku. Po Anschlussie Austrii odmówił wstąpienia do SS i jako nierzetelny politycznie został aresztowany, a następnie wysłany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Wówczas napisał deklarację lojalności dla Wilhelma Canarisa, po czym został zwolniony w sierpniu 1938 roku. W
czasie II wojny światowej mieszkał w Wiedniu, a po jej zakończeniu utrzymywał kontakt z siłami amerykańskimi w kontrolowanej przez aliantów Austrii, doradzając Amerykanom, którzy tworzyli nowy system służb specjalnych w Austrii. Zmarł jednak w 1953 roku. Pozostawił po sobie cenne wspomnienia o działalności wywiadu wojskowego w przededniu i podczas I wojny światowej. Są one unikalnym źródłem historii służb specjalnych, które należy czytać, poddając krytycznemu osądowi i konfrontując z wiedzą z innych źródeł. Nie dają one bowiem pełnego obrazu organizacji i metod pracy austriackiego wywiadu. Zawierają również wiele niedociągnięć, nieścisłości, niejasności, a nawet celowe zniekształcenia. Warto się jednak z nimi zapoznać, poznać cele wywiadu, poznać zadania wywiadu austriowęgierskiego, a przede wszystkim praktykę i technikę pracy szpiegowskiej i sabotażowej biura ewidencyjnego. Jakie zniekształcenia zawierają wspomnienia Runge? No jest ich sporo. Choćby to, że władze nie zapewniały dostatecznego wsparcia wywiadowi i kontrwywiadowi, nie doceniały ogromnej jego siły i znaczenia w nowoczesnym państwie, wskutek czego wywiad i kontrwywiad nie mogły w pełni rozwinąć i zrealizować wszystkich swoich możliwości. To nie była prawda. Okazuje się bowiem, że kolejni cesarze przywiązywali ogromne znaczenie do działań ówczesnych służb specjalnych. Kolejnym zniekształceniem jest przekonanie przez Runge, iż najlepszym i najskuteczniejszym narzędziem w walce z ruchem rewolucyjnym jest kontrwywiad wojskowy. To na pewno nie jest właściwy cel dla służb wojskowych, dla specjalnych służb wojskowych. Z naszej polskiej działki istotne jest to, że Runge zarzuca ówczesnym władzom austro-węgierskim, że niechętnie przyjęły propozycję doktora Witolda Jodki i Józefa Piłsudskiego, złożoną przez nich w imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej, o wykorzystanie tej ostatniej do szpiegostwa w carskiej Rosji. Było dokładnie odwrotnie, a współpracownicy Piłsudskiego byli szeroko wykorzystywani przez austriacki wywiad i kontrwywiad, zarówno w walce z ruchem rewolucyjnym wewnątrz Austro-Węgier, jak i w celach czysto szpiegowskich przeciwko krajom graniczącym z Austro-Węgrami. Ale o tym opowiemy sobie innym razem. Mówiąc o biurze ewidencyjnym, nie sposób pominąć historii związanej z pułkownikiem armii austro-węgierskiej Alfredem Redlem. Jego historia jest tym bardziej ciekawa, iż znając słabości rosyjskiego, carskiego wywiadu wojskowego, aż trudno zrozumieć, w jaki sposób mógł on odnieść aż taki sukces. 26 maja 1913 roku wszystkie gazety publikowane w Austro-Węgrzech zamieściły na swoich łamach komunikat z wiedeńskiej agencji telegraficznej o samobójstwie pułkownika Alfreda Redla, szefa sztabu 8 Korpusu Armii Austro-Węgierskiej. Wysoce utalentowany oficer, głosiła wiadomość, który miał przed sobą błyskotliwą karierę w Wiedniu na służbie, popełnił samobójstwo w przypływie szaleństwa. A wszystko ponoć wskutek wyczerpania nerwowego spowodowanego przedłużającą się bezsennością. Ale następnego dnia w praskiej gazecie Tageblatt pojawiła się notatka o następującej treści. Jeden z dygnitarzy prosi nas o obalenie plotek rozpowszechnianych głównie w kręgach wojskowych o szefie sztabu praskiego korpusu pułkowniku Redlu, który, jak już poinformowano, popełnił samobójstwo w Wiedniu w niedzielny poranek. Według tych plotek pułkownik jest rzekomo oskarżony o przekazane do jednego państwa, a mianowicie Rosji, tajemnice wojskowe. W rzeczywistości komisja starszych oficerów, którzy przybyli do Pragi w celu przeszukania domu zmarłego pułkownika, miała zupełnie inny cel. W Austro-Węgrzech panowała wówczas cenzura i był to jedyny sposób, by w Praga Tageblatt można poinformować swoich czytelników, że pułkownik Redl w rzeczywistości zastrzelił się po tym, jak został zdemaskowany jako rosyjski agent. Przed publikacją w praskiej gazecie tylko 10 wyższych oficerów austriackich wiedziało o zdradzie pułkownika Redla. Nawet cesarz Franciszek Józef nie został o tym poinformowany. Alfred Redl był niewątpliwie jednym z najzdolniejszych wywiadowców XX wieku. W wieku 15 lat wstąpił do korpusu kadetów, a następnie do szkoły oficerskiej, którą ukończył ze znakomitymi wynikami. Został wcielony do sztabu generalnego armii austro-węgierskiej, czyli najwyższego organu wojskowego, i zwrócił tam na siebie uwagę pomimo uprzedzeń kastowych, jakie panowały w armii austriackiej, w której awansowała jedynie szlachta. W 1900 roku w randze kapitana został wysłany do Rosji na naukę języka rosyjskiego i zapoznanie się z sytuacją w tym kraju, który był uznawany za jednego z prawdopodobnych przeciwników. Przez kilka miesięcy
Przebywał na stażu w szkole wojskowej w Kazaniu, w wolnym czasie prowadząc beztroski tryb życia i uczęszczając na liczne imprezy. Jednocześnie przez cały ten czas był pod tajnym nadzorem agentów rosyjskiego kontrwywiadu w celu zbadania jego mocnych i słabych stron, zainteresowań i cech charakteru. Później wnioski te stały się podstawą dla następujących cech Redla z 1907 roku. Alfred Redl, major sztabu generalnego, drugi zastępca szefa biura wywiadu sztabu generalnego, średni wzrost, szarawy blondyn z szarawymi, krótkimi wąsami, nieco wydatnymi kośćmi policzkowymi, uśmiechnięte, przymilne oczy, chytry, nieco wycofany, skoncentrowany, sprawny. Cały wygląd sprawia wrażenie słodkiego. Mowa jest słodka, miękka, służalcza. Ruch wyrachowany, powolny, lubi się bawić. Po powrocie do Wiednia Redl został zastępcą szefa biura wywiadu i szefem wydziału Kundschaftsstelle, odpowiedzialnego za operację kontrwywiadu. Całkowicie zreorganizował oddział kontrwywiadu i zamienił go w jedną z najsilniejszych służb specjalnych armii austro-węgierskiej. Wprowadził nowe technologie i nowe metody pracy. Zgodnie z jego poleceniem, pomieszczenie przyjmujące gości zostało wyposażone w nowo wynaleziony fonograf, który umożliwiał nagranie na płycie gramofonowej znajdującym się w sąsiednim pomieszczeniu każdego słowa osoby zaproszonej do rozmowy. Dodatkowo w pomieszczeniu zainstalowano dwie ukryte kamery, z których gość został potajemnie sfotografowany. Czasami podczas rozmowy z gościem nagle dzwonił telefon, który był jednak fałszywy. To sam oficer dzwonił, naciskając stopą przycisk dzwonka elektrycznego znajdujący się pod stołem i udając rozmowę przez telefon, wskazywał gościowi należącą na stole papierośnicę, zapraszając go do wzięcia papierosa. Wieko papierośnicy zostało potraktowane specjalnym związkiem, za pomocą którego utrwalono odciski palców palacza. Jeśli gość odmawiał, oficer wychodził z pokoju pod byle jakim pretekstem, zostawiając na stole teczkę z napisem tajne. No niewielu rozmówców mogło odmówić sobie przyjemności zaglądnięcia do teczki z podobnym napisem. Ona także była również odpowiednio spreparowana w celu pobrania odcisków palców. Jeśli ta sztuczka się nie powiodła, stosowano inną metodę i tak dalej, aż do osiągnięcia sukcesu. Ponadto Redl był odpowiedzialny za opracowanie nowej metody przesłuchań. Między innymi na jego polecenie kontrwywiad zaczął prowadzić dokumentację każdego mieszkańca Wiednia, który przynajmniej raz odwiedził główne ośrodki szpiegowskie w tym czasie, takie jak Zurych, Sztokholm czy Bruksela. Główną zaś zasługą Redla było to, że zdobył unikalne tajne dokumenty armii rosyjskiej. Jego praca została doceniona i jego szef, generał Władimir Ludolf Karl Baron Giesel von Gieslingen, został mianowany dowódcą 8. Korpusu Praskiego, zabrał Redla, wówczas pułkownika, jako swojego szefa sztabu. Redl zostawił swojemu następcy, kapitanowi Maksymilianowi Ronge, odręczny dokument zatytułowany Wskazówki dotyczące wykrywania szpiegostwa w pojedynczej kopii. Były oto małe, 40-stronicowe opracowanie, w którym Redl podsumował swoją pracę jako szefa i dał kilka praktycznych porad. Kapitan Ronge i nowy szef biura wywiadu austriackiego, August Julius Urbański von Ostrymiecz, w pełni korzystali z rady Redla. Za namową Ronge w 1908 roku utworzono tzw. czarny urząd, gdzie dokonywano perlustracji, czyli kontroli korespondencji. Szczególną uwagę zwracano na listy otrzymywane z przygranicznych regionów Holandii, Francji, Belgii i Rosji. O czarnym urzędzie wiedziały tylko trzy osoby w państwie – Ronge, Urbański i szef czarnego gabinetu. Dla wszystkich innych był to urząd walczący z przemytem. Oddział Głównej Poczty Wiedeńskiej połączony był dzwonkiem elektrycznym z komisariatem policji znajdującym się w następnym budynku. A kiedy podejrzana osoba przychodziła po list, pracownik poczty naciskał przycisk dzwonka i po kilku minutach pojawiało się dwóch oficerów nadzoru. I to właśnie dzieło czarnego gabinetu zapoczątkowało historię szpiegostwa, która wiąże się bezpośrednio z pułkownikiem Redlem. Pułkownik Walter Nikolaj, który był szefem Wydziału Wywiadu Niemieckiego 3B Sztabu Generalnego, w przededniu I wojny światowej jako pierwszy opowiedział o sprawie Redla. Jego wersję wyjaśnił później Ronge w swoich wspomnieniach oraz Urbański w artykule prasowym. I chociaż wszystkie trzy historie nie pokrywają się w drobnych szczegółach, można je wykorzystać do rekonstrukcji przebiegu wydarzeń. Na początku marca 1913 roku do Berlina wrócił list zaadresowany na żądanie w Wiedniu do Herr Nikona Nizetasa.
W Berlinie otworzył ją niemiecki czarny gabinet. List zawierał 6 tysięcy koron i notatkę, która zapowiadała przesłanie pieniędzy i wskazywała adres niejakiego M. Largiera w Genewie, który miał pisać w przyszłości, oraz inny adres w Paryżu. Fakt, że list o tak dużej kwocie nie został uznany za wartościowy, wzbudził pewne podejrzenia, a wzmocnił je fakt, że został wysłany z niemieckiego miasta Einkuden, graniczącego z Rosją, a znaczek został na nim naklejony w dość niecodzienny sposób. Po zapoznaniu się z treścią listu przekazano go urbańskiemu von Ostrymiecz z wywiadu austriackiego, uważając, że ma to związek z działalnością szpiegowską na terenie Austro-Węgier. Ten ostatni wydał wówczas polecenie zwrotu listu na poczcie wiedeńskiej i ustalenia tożsamości adresata, pana Nizetasa. Zanim jednak ten przyszedł, dotarły do niego jeszcze dwa listy. Jeden zaś zawierał 7 tysięcy koron i notkę o następującej treści. Szanowny panie Nizetas, oczywiście otrzymałeś już mój list z maja, w którym przepraszam za opóźnienie w rozliczeniach. Niestety nie mogłem przesłać panu wcześniej pieniędzy. Teraz mam zaszczyt, drogi panie Nizetas, wysłać panu te 7 tysięcy koron, które zaryzykuję wysłanie w tym prostym liście. Jeśli chodzi o pańskie propozycje, wszystkie są do przyjęcia. Drogi i Dietrich, PS. Jeszcze raz proszę o pisanie na adres Christiania, Norwegia, Rosenborgatte, numer 1, Elsekjølnil. W międzyczasie austriacki wywiad sprawdzał adresy zawarte w pierwszym liście. Jednocześnie postanowiono nie sprawdzać adresu paryskiego, żeby, jak mówił Runge, nie wpaść w szpony francuskiego kontrwywiadu. Jeśli zaś chodzi o adres w Szwajcarii, okazało się, że Largier to emerytowany kapitan francuski, który pracował w latach 1904-5 dla austriackiego wywiadu. W rezultacie austriacki kontrwywiad powziął podejrzenie, że Largier pracuje dla różnych służb. W związku z tym zebrano na jego temat materiały obciążające, które anonimowo przekazano władzom szwajcarskim, po czym Largier został wydalony z kraju. Rozwiązanie tej przewlekłej sprawy nastąpiło w sobotę 24 maja wieczorem. Funkcjonariusze kontrwywiadu pełniący służbę na posterunku policji w pobliżu poczty otrzymali długo oczekiwany sygnał, że pan Nizetas przyszedł po listy. 3 minuty później pojawili się na poczcie. Odbiorca listu już jednak wyszedł. Wybiegli na ulicę i zobaczyli odjeżdżającą taksówkę. W pobliżu nie było innej, ani taksówki, ani taksówkarza i wydawało się, że pan Nizetas zniknął inwigilacji. Ale tym razem udało się oficerom kontrwywiadu. Taksówka, którą odbiorca listu zostawił, wróciła na parking przy poczcie. Kierowca powiedział, że jego klient, dobrze i modnie ubrany dżentelmen, pojechał do kawiarni Kaiserhof, skąd wyszedł. Udali się tam oficerowie kontrwywiadu, a po drodze dokładnie zbadali wnętrze samochodu. W kawiarni Kaiserhof nie było tajemniczego pasażera, ale po rozmowie z taksówkarzami na parkingu w pobliżu kawiarni ustalono, że wysoki i dobrze ubrany dżentelmen niedawno wynajął taksówkę i pojechał do hotelu Klomze. W hotelu detektywi dowiedzieli się, że 4 gości wróciło do hotelu w ciągu godziny, w tym pułkownik Redl z Pragi, który mieszkał w apartamencie numer 1. Następnie wręczyli tragarzowi futerał na nóż i poprosili go, aby zapytał gości, czy go zgubili. Po chwili portier zapytał tego pułkownika Redla, który wychodził z hotelu. O tak, powiedział Redl, to moja sprawa, dziękuję. A po minucie przypomniał sobie, że wrzucił go do taksówki, otwierając koperty. Jego podejrzenia nasiliły się, gdy zauważył, że jest śledzony. Próbując się oderwać, wyjął z kieszeni kilka kartek papieru, podarł jedne drobniutko i wyrzucił na ulicę. To jednak nie pomogło. Mimo późnego wieczoru, jednemu z detektywów udało się zebrać skrawki i przekazać je Runge z wiadomością, że pułkownik Alfred Redl to tajemniczy pan Nizetas. Porównanie pisma odręcznego na podartych karteczkach, które okazały się pokwitowaniami za przesłanie pieniędzy i pokwitowaniami za przesłanie zagranicznych listów polecanych do Brukseli, Lozanny i Warszawy na adresy znane kontrwywiadowi jako siedziby zagranicznych służb wywiadowczych, z pismem na formularzu, które należy wypełnić na poczcie przy odbiorze listu poleconego. Korespondencja i odręczne pismo dokumentu wskazówki dotyczące ujawniania szpiegostwa opracowanego przez Redla wykazało, że wszystkie zostały napisane przez tą samą osobę. W ten sposób Runge z przerażeniem dowiedział się, że jego poprzednik, pułkownik Redl, był szpiegiem. Runge natychmiast poinformował o swoim odkryciu urbańskiego von Ostrymiecz, który z kolei poinformował o tym szefa sztabu generalnego, na polecenie którego grupa 4 oficerów pod przewodnictwem Runge udała się do hotelu Klomze z propozycją, aby Redl zastrzelił się, aby zmyć haniebną plamę na mundurze. O północy udali się do apartamentu Redla. Już na nich czekał, kończył coś pisać. Wiem, po co przyjechałeś, powiedział. Zrujnowałem sobie życie, piszę listy pożegnalne. Ci, którzy przyszli, pytali, czy ma wspólników.
Nie, nie miałem ich. Ale my musimy znać zakres i okres twoich działań. Wszystkie potrzebne dowody znajdziesz w moim domu w Pradze. Odpowiedział Redl i poprosił o rewolwer. Następnie funkcjonariusze wyszli z pokoju. Po spędzeniu całej nocy w kawiarni naprzeciwko, około 5 rano wrócili do hotelu i poprosili portiera, aby zadzwonił do Redla na telefon. Dosłownie minutę później portier wrócił i powiedział: Panowie, pułkownik Redl nie żyje. Po zbadaniu pokoju na stole znaleziono dwa listy. Jeden zaadresowany do brata Redla, a drugi do szefa sztabu generalnego, barona Gesla von Geslingena, dowódcy Redla w Pradze. Był też list samobójczy. Frywolność i namiętności mnie zrujnowały. Módlcie się za mnie, za moje grzechy, płacę życiem. Alfred, teraz umrę. Proszę nie wykonywać sekcji mojego ciała, módlcie się za mnie. W praskim mieszkaniu Redla znaleziono dużą liczbę dokumentów potwierdzających, że Redl pracował dla rosyjskiego wywiadu najprawdopodobniej od 1902 roku, za co dobrze mu płacono. Postanowiono zachować w tajemnicy prawdziwe powody samobójstwa pułkownika Redla. Nastąpił jednak nieoczekiwany wyciek informacji, a mimo to nie narobił on wówczas większych szkód. Wysiłki Evidence Bureau i szefa sztabu generalnego miały na celu ukrycie prawdziwych przyczyn samobójstwa. Szkody wyrządzone monarchii przez oszustwo Redla można podzielić na samo przekazanie tajemnic wojskowych wrogowi i jego konsekwencje oraz na wynikający z tego wielki skandal z własnymi konsekwencjami. Ponieważ nie można już było zapobiec pierwszemu, wojsko próbowało przynajmniej uniknąć skandalu. Dlatego z punktu widzenia wywiadu całkiem rozsądne było jak najszybsze udzielenie Redlowi pomocy w realizacji jego zamiaru popełnienia samobójstwa, aby uniknąć dalszych i być może publicznych śledztw. Austriacy spróbowali wykorzystać zdradę Redla do kampanii dezinformacji wroga, która w tamtym czasie ostatecznie okazała się całkiem udana. I na dziś byłoby to na tyle. Jak zdążyłeś zauważyć, wywiadowcze służby wojskowe podwójnej austro-węgierskiej monarchii nie były złe. Na pewno były lepsze od rosyjskich, a mimo to Rosjanie potrafili je głęboko zinfiltrować. A podczas wojny w związku z wywiadem frontowym, czyli rozpoznaniem, były równie nieprzygotowane do prowadzenia tego rozpoznania jak carskie. Tak to już jest, że praca na poziomie operacyjnym, czyli mówiąc po wojskowemu taktycznym, wykonywana całkiem przeciętnie, jest wystarczająca do odnoszenia jakichś tam sukcesów. A wystarczy łukt szczęścia i zawerbuje się nawet swojego Redla, bowiem praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje. Jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej, a ten odcinek zakończę. I jak zawsze mam do Ciebie ogromną prośbę. Poleć ten podcast OSS Okiem Służb Specjalnych choć jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej. Ciebie to nic nie kosztuje, a w ten sposób dotrze on w końcu do wszystkich zainteresowanych. Kolejna audycja Okiem Służb Specjalnych już za tydzień. Do usłyszenia. Szpiegul.pl Okiem Służb Specjalnych. Cześć!